E, kontynuuję nam ten wywód. E, niestety zawsze coś. E, to telefon zadzwoni, to ktoś wejdzie, to rozładowałam telefon, to przepełniona pamięć, także się przyzwyczajony. Także będzie filmik w dwóch częściach. Tam wspomniałam o świetnych markach argentyńska niszowa flagia oraz profumom Roma, czyli wąska niszowa e, marka. Na pewno tutaj do takich marek, które ja śledzę, e, które mnie interesują, jeżeli chodzi o marki niszowe. Na pewno wiele perełek znalazłam w marce Penhaligons i zawsze ta brytyjska marka mnie ciekawi. Robi bardzo ciekawe ujęcia, takie właśnie brytyjskie. Bardzo charakterne, jeżeli chodzi o nuty kwiatowe, przepiękna piwonia, na przykład genialne, wycofane liście bananowca, amarantań, generalnie świetnie, e, świetne zapachy w sensie bardzo dobre też parametry urocze flakoniki e, marka Larty Sam e, jest bardzo różnorodną marką i zawsze mnie ciekawi, chociaż tutaj wydaje mi się, że e, o dostęp do jakichś takich nowości e, kolejną e, a wspominam o tym Larty Sam znowu musiałam spałzować. Ale to spałzować. Nie przerwało. Jeżeli chodzi o Larki, Sam, bardzo różnorodna marka. Chociaż wydaje mi się, że dostęp do nowości, o ile ja w tym momencie na przykład nie oddam za bardzo, nie mam czasu podejść do jakiejś perfumery niszowej, jakiś taki no, Trochę poznałam tych zapachów, które chyba nie trafiły do Polski bo też filmik polinkuję o pewnym takim właśnie ciekawym słodkim drzewnym zapachu, gdzie właśnie też takie dosypane nuty, jakieś takiej szlachetnej yy, kulinarno-japońskości, yy, no takie trochę klimat nie wiem mleczko kokosowe, jakieś takie właśnie szlachetne przyprawy. Yy czy znaczy nie tylko ten zapach esy takiej butikowej, chyba. To jest jakaś taka bardziej yy, ekskluzywna seria, chyba. To nie jest ta standardowa w tych takich normalnych flakonikach. że flakoniki chyba też zmienili. Zapachy trochę zreformulowali, generalnie. Ale marka, która faktycznie mnie ciekawi. Nie powiem, żeby robiła wszystkie zapachy yy, udane. Nie powiem, żeby te zapachy były takie. Yy, spójne, czy też może zbieżne pod kątem y, jakości, y, trwałości itd. Natomiast naprawdę wiele świetnych zapachów, przepiękny złodziej róż, Valer de Rose, gdzie mamy róże z w takim lekko piwnicznym, ale szlachetnym wydaniu. Mamy też na przykład cudowne, takie migoczące połączenie przeróżnych wielkich motylki L'Archisant. Mamy też ciekawy, taki drzewny, leśny Timbuktu. Mamy dzionka, genialny, przyprawowy zapach, świetny na skórze męskiej. Właśnie Darek Maj rewelacyjnie z moich ukochanych męskich zapachów. Zresztą był też w filmiku o świetnych męskich wyborach wśród perfum. sam od Italii niszowa marka między innymi z Galilu, ale nie tylko to jest taki z kolei nurt zielono-botaniczny, zielono-kremowa magnolia romana, genialne róże z taką kamforowością pastum rose, no po prostu wiele świetnych zapachów, chociaż te nowe w te na przykład ta wanina nie do końca mnie ciekawi, może ta bardziej greta e, różana natomiast myślę, że jest to zawsze marka, która mnie ciekawi, bardzo ciekawe flakoniki, niestety nieprzeźroczyste co dla mnie jest okład minusem, ale naprawdę przepięknie wyglądają, miałam wiele zapachów, miałam Bamdodoż, e, miałam, e, mam Zresztą Magnolia Romana, e, miałam państwu generalnie dużo zapachów się przewijało, niektóre nawet chyba w większej ilości niż e, jeden flakon. E, tak, co jeszcze bym tutaj powiedziała? Nur, e, nie nur, tylko e, w... sołt. So <słuch> ja rzeczywiście ten zapach, to, mówię, to jest jeden z moich najkochańszych no, niszowych zapachów, także ta marka na pewno tutaj idzie w czołówkę tych takich wyjątkowych marek. Marka, która ma zapachy w dwóch koncentracjach, robi dany zapach w dwóch koncentracjach. Jest yy, taka bardziej yy, i tak dobrej jakości woda perfumowana chyba, ale też taki bardziej ekstrakt. Yy, no, ja mam Nur, mam Ouris, przepiękny przepiękne zapachy. Nur jest takim klimatem. To jest w ogóle tak nie, niesamowity zapach, do niczego niepodobny. On ma takiej takie aromatyczności, takie lekkie kadzidlaności, ma rumiany, generalnie tak niesamowity. Momentami wydaje się, taki jakby miał motyw owocowy, chociaż tego w tych nie ma. Ouris z kolei genialny, Brzkwina, której typowo w perfumach kosmetykach nie znoszę, tam jest przepiękna z taką wręcz pestką, z drewnem, bardzo szlachetna, wyjątkowa, z zero sztuczności, także świetne. W ogóle jeżeli chodzi o brzkwinę, wszyscy już się nagać, ogólnie brzoskwinia jest tak. Są filmiki, ale o brzkwini Brzoskwinia w perfumach kosmetykach przeważnie wpada źle, są wyjątki, natomiast w pożywieniu, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie, nie wiem, napoje jogurty wpada źle. Ale z kolei brzyskwinie w naturze jako owoc, sam stricte owoc uwielbiam. Także niestety źle to idzie w przemyśle spożywczym, i tutaj jeżeli chodzi o e, świat perfum. Co jeszcze bym dodała, jeżeli chodzi o takie marki, które mi zawsze ciekawią? Hmm. Są natomiast marki niszowe, które mnie kompletnie nie ciekawią na przykład zapachem marki Bond nawet jak się trafiają w fajnych cenach no niestety tam tak wiele zapachów za, zahaczał taką zwyczajność albo, e, albo właśnie taką wręcz sztuczność także nie ciekawy hmm. hmm. ciekawe zapachy ma Boglet, ale <ścoughs> ostatnio coś mnie porozczarował, czyli tutaj go nie dam po prostu nie dam hmm. tak myślę, myślę Tower Tower na pewno Dlatego, że wśród zapachów marki Tower jest drugi jeden z moich najkochańszych nieżowych zapachów, czyli genialna, sucho, szlachetna, drzewna, pustynna, piaskowa pustynia marokańska. Fenomenalny zapach, jeden z moich najkochańszych. To jest zapach, który na pewno muszę muszę zawsze mieć. Reszta marek takich wyjątkowych wartych uwagi postaram się już po prostu dodać do opisu, jeżeli coś mi jeszcze tutaj natknie i postanowię hmm, wyróżnić. Także dziękuję za uwagę i widzę że już się. Porozmazywałam, także kończę i do usłyszenia dajcie znać co według Was z niższych marek jest szczególnie warte uwagi, które marki Wy koniecznie musicie śledzić, które Wy szczególnie polecacie.